mówimy o serialowych dzieciach, ale ty też jesteś młodą mamą, masz dwójkę młodych dzieci, maleńkich dzieci, ale bardzo szybko wróciłaś do formy, wróciłaś też do pracy. No jak ty to zrobiłaś? Czy miałaś jakiś przepis na to, żeby szybko wrócić do formy po ciąży? Nie, nie miałam żadnego przepisu. Tak naprawdę poszłam na żywioł. Myślę, że całe to zamieszanie i ilość zajęć, które mam przy dzieciach, rzeczywiście pozwalają mi utrzymać dobrą formę. A że wróciłam szybko do pracy, myślę, no jednak parę dobrych lat spędziłam w domu, więc nie wiem, czy to było aż tak szybko, ale na pewno dzięki mojemu mężowi i dwóm babciom, którzy bardzo, bardzo mnie wspierają, to ta organizacja u nas w domu jest super i mogę sobie pozwolić na to, żeby raz na jakiś czas wyjechać. No właśnie, teraz w mediach można zauważyć taką burzę medialną. Szczególnie odbiło się to na Ani Lewandowskiej, która bardzo szybko po ciąży wróciła do formy i tak zwane matki hejterki zarzucają jej, że ona sama nie zajmuje się dzieckiem, że to niemożliwe, że tak szybko wróciła do formy. Co ty sądzisz o takiej krytyce? Myślę, że jeśli się ma tak małe dziecko, maleńkiego noworodka w domu, to naprawdę nie ma opcji, no trzeba się nim samemu zajmować niestety tak jest, no niektóre mamy wracają po ciąży szybko do formy, inne dłużej, na pewno Ani pomogło to, że była w super formie wcześniej i myślę, że fajnie, że może być inspiracją dla tylu osób, a są też osoby, które na pewno są wsparciem i inspiracją dla tych, którzy zmagają się z problemami. Na pewno też są takie osoby, nawet w internecie, do których można się zwrócić po pomoc i wsparcie w trudniejszych chwilach. No, obyśmy miały tylko takie miłe i lekkie powroty. Chociaż myślę, że też na pewno myślę, że każda młoda mama wie, że to nie jest wszystko tak różowo i nie jest wszystko tak łatwo, więc myślę, że możemy Anię Lewandowską tylko wspierać i życzyć jej, żeby dalej się trzymała w dobrym humorze i dobrej formie. A czy to nie jest trochę tak, że świeżo upieczone mamy tak myślą o sobie, że pozjadały wszystkie rozumy i to one najlepiej zajmują się dziećmi? Jeżeli ktoś inaczej niż one wychowuje swoje dzieci, to nie wiem, już jest gorszy, już robi to źle. Czy to tak trochę nie jest? Myślę, że każda z nas ma swoją receptę na macierzyństwo i myślę, że też jak same zaczynamy mieć dzieci, no to zaczynamy rozumieć, że wszystko zależy od dziecka i też wiele poglądów przychodzi nam jakoś zmienić i zaktualizować, gdy te dzieci się pojawiają. Ty jesteś ciągle w ruchu, pracujesz, nie tylko spełniasz się aktorsko, ale również i wokalnie. I czy łatwo jest pogodzić to życie zawodowe z życiem prywatnym? No trzeba mieć grupę wsparcia, na pewno. Moja grupa wsparcia na szczęście jest bardzo silna. Myślę, że też trzeba być skupionym, dobrze zorganizowanym. Trzeba mieć poustawiane priorytety, trzeba mieć dyscyplinę, żeby poświęcać należytą ilość czasu temu, co ważne. Ale myślę, że jest to do zrobienia.